Puff. Ale mistrz RLCS. Ja jeszcze zrobię pincha. RL Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały eksperyment. Otóż ostatnio Adixox podesłał mi, od razu go tutaj pozdrowię, filmik gracza, który gra jedynki na poziomie Super Sonic Legend, który twierdził, że nie potrzeba robić wznowień na poziomie, na którym się już po prostu potrafi obronić każdego flika, to znaczy każdego. No praktycznie zawsze potrafi się obronić flika i tak dalej. Zagramy 3 gierki właśnie 1v1. Jak wiecie, ja nie mam dobrych wznowień, więc to może być metoda stworzona idealnie dla mnie. No i co? Od razu też powiem, że jeżeli cały mecz będziemy robili te takie kick-offy, do których nie jedziemy i przeciwnik będzie już po prostu podjeżdżał do piłki nie zużywając boosta, to możemy sobie czasem po prostu podjechać, kopnąć piłkę w bramę na takiej zasadzie, żeby tego nie robił, żeby też troszeczkę się przystosowywał, bo jak wiadomo, skrajności są nigdy niezbyt dobre. Najlepsza jest mieszanka. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra, pierwszy przeciwnik, Medi. Prawie Medo, ja sobie od razu tutaj zbiorę te buściki. On już wie, że coś się dzieje niedobrego. Zastopował przy piłce, nie mam przyspieszenia. I na pierwszym wznowieniu to działa, ale wiadomo, że to jest też efekt zaskoczenia. Zobaczymy, jak to będzie przez cały mecz wyglądało. W momencie, kiedy on już będzie wiedział mniej więcej, że to robimy, jak się zaadaptuje, czy będzie w stanie coś innego zrobić. Teraz, no zwyczajnie, nic nie był w stanie zrobić na start, nie spodziewał się i nie miał potem przyspieszenia, ale lag na tej powtórce. Ale mniejsza z tym, na razie działa. Zobaczymy, co zrobi teraz. Robimy to samo, on doskonale wie, że tak robimy. Jedzie po boosta. Zniszczmy go. Dobra, nie zniszczyłem, ale go wykopałem. I strzelamy drugą bramkę. Nie no, pięknie. On chciał zebrać przyspieszenie, ja mu tam trochę przeszkodziłem, wykopałem go, nie miał boosta i działa cudownie. Na tym wznowieniu zrobię mój standardowy fake. O, tutaj działa idealnie. Na razie mi się podoba ta strategia, nie powiem, że nie. Nawet nie trzeba jeszcze baitować. I tracimy bramkę po tym, jak mieliśmy właściwie kontrolę nad piłką. Kickoff był dla nas bardzo korzystny, aczkolwiek no ja zawaliłem, ja dałem ciała. Okej, okay, teraz muszę pamiętać, żeby komentować na wznowieniach, bo to jest najważniejszy etap. I znowu, niby oddał strzał, ale nie był dla nas zbytnio groźny. Też ten gostek podkreślał, co właśnie nagrywał ten filmik z przekonaniem, że wznowienia są nie tak bardzo potrzebne, jak każdemu się to wydaje. Ojeju. Dobra, miskliknąłem i tracimy bramkę, ale to znowu nie przez wznowienie. Ale wracając, on był przekonany, że każdy ma wpojony taki aspekt, że trzeba jechać do wznowienia przez to, że na niskich rangach, jak nie jeździł, to nie był w stanie obronić chociażby strzał w bramkę. No ale na wyższym poziomie, powiedzmy, już jakiś, no, jakikolwiek poziom, co po prostu, nawet nie musi być wysoki poziom, po prostu, jeżeli ktoś się dobrze czuje pewnie w defensywie, umie obronić fliki, umie obronić mocny strzał w bramkę, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest właśnie niejeżdżenie po wznowienia. Takie coś nam nie robi większego zagrożenia, mimo że oddał strzał, przyjął piłę niby. To jak widzimy, nie był w stanie z tego zdobyć bramki, miał bardzo niekorzystną sytuację. Ja jeszcze zrobię pincha, może wejdzie w bramę, czy nie opadnie? Nie, no nie opadnie. Ale próba była dobra, była okazja. Też mogłem to po prostu najzwyczajniej w świecie skontrować. Ale sobie chciałem polecieć na pincha dla widzów, dla was. Bo jestem youtuberem i nagrywam filmik, chcę coś ciekawego. Ale na razie minęły prawie 2 minuty i wznowienie, to znaczy wznowienie, nie jechanie na wznowienie, działa jak najbardziej. I ja się tam czuję dobrze, on na pewno jest poddenerwowany tym, że nie jeździmy do piłki, co tu się właściwie wyrabia. Tutaj nie do końca wie, co ma robić, ale to oczywiście norma. Gorzej by było, jakbyśmy na przykład go trafili kilka razy z rzędu, to może by już ogarnął jakąś tam metodę. Ale wtedy można zacząć robić inne wznowienia, wiadomo, że to nie jest na zawsze. Tutaj dostaje demo, kolejny raz jest coraz wścieczony. I ja uderzam w bramę, 5-2. Super to działa, podoba mi się. Może polubię jedynki na nowo, bo ostatnio tak naprawdę nie miałem weny na granie tego trybu. Wolałem dwójki i trójki, gdzie w sumie była niezła forma. Zbieramy przyspieszenie. On znowu jest... Aj, niepotrzebnie to sobie musnąłem, ale on jest w defensywie już. Okej.
Mocny fliczek. Też muszę się nauczyć w końcu bruzówki. To znaczy tego takiego fliku, co Bruce robił poradnik. Bardzo mocny 45. O nie, zagapiłem się, ale to w sumie dobrze. Jedno wznowienie, tak jak mówiłem, za czasu można podjechać. I właśnie teraz to zrobiłem, zadziałało. On nie był przygotowany. Niepotrzebnie leciałem na... Demo? Idealnie. Mówię, że niepotrzebnie leciałem na taki agresywny aerial, ale wszystko działa. Dobra, mamy już załatwiony jeden kick-off, na który polecieliśmy. Taki, żeby się trochę odsapnął. Żeby go jeszcze skonfuzować. I znowu uderza na bramkę. Zupełnie nie umie się przystosować. On cały czas tak jakby nabiera się na to, że jedziemy do wznowienia. Tak jakby nie był w święcie przekonany. W sumie dobrze, że nie jest przekonany, że będziemy i tak fejkowali. To znaczy nawet nie fejkuję, po prostu nie jadę. To nawet nie są fejki. Tutaj bardzo... O! Dobra, chciałem, już myślałem, że mi się upiekło, ale to była bardzo słaba zagrywka z mojej strony. Beznadziejnie skoczyłem do tego jumpa. Skoczyłem do challenge'u, do bloka. Ale jak na razie działa idealnie. Znowu zbieramy przyspieszenie, on nie ma boosta. No zdejmujmy go może, albo nie. Okej. Ale w tym pierwszym meczu działa, zobaczymy jak będzie w kolejnych. Ojeju. Dobra. Znowu zniszczony, nie no, on musi być tak stiltowany już w tym momencie. Okej, strzelmy gola, bo chcę kolejne wznowienia. To było tragiczne, co zrobiłem. Skoczmy na bloka, czy tam wybicie. Nie trafiłem znowu w piłkę. Nie jestem zasadniczo mega rozgrzany, ale na razie wygrywamy. Dobra, pora na kolejnego niejechanego kick-offa. On cały czas próbuje uderzyć piłkę, ale jak już ktoś ma powyżej, nie wiem w sumie na jakiej randze, ludzie ogarniają, jak obronić za każdym razem takie uderzenie. No ale to nam nie stanowi zagrożenia większego. Chyba, że zaraz przegramy meczek, tak o nie przez wznowienia, ale na razie wygrywamy, więc jest okej. Kick-off, na które trzeba całą uwagę skradać. On cały czas nam oddaje piłkę, to jest super informacja. Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi przeciwnikami. Trzy mecze myślę, że będą odpowiednie. Mam nadzieję też, że nie trafimy na przykład trzy razy na tego samego gościa, albo... No dwa razy to będzie git, też tak no dla eksperymentu, ale trzy razy ten sam gość, to byłoby niefajnie. To pewnie bym jakieś cięcie odwalił. Okej. Wywalmy. Ja to zdążę? Nie zdążę chyba strzelić bezpośrednio, dlatego... No trochę odpuśćmy. On nas nadgania. A, wywalmy mu. Nie zebrał boosta. Chciałem go zdemować. Proszę, nie, dobra, nie strzeli. Idealnie, to wygraliśmy. Albo nie wygraliśmy, 2 sekundy do końca. Jak będzie taka karma za to, że powiedziałem, że wygraliśmy, to nie wiem. Dobra, jadę do wznowienia. W tej sytuacji, jak są 2 sekundy, to po prostu trzeba zabić czas, dokładnie. W takiej sytuacji jedźcie, bo jest to dużo bezpieczniejsze. No i dobra, spotkanie numer 2. Ojeju, na kogo my gramy? Mistrz RLCS, turniej regionalny. Także przeciwnik z wyższej półki. Nie wiem, kto to jest w sumie. Ale jak wygrał RLCS jakieś regionalne, to znaczy, że nie jest zły. Fajny byłby do tytułu, ale to jest odcinek z testu wznowień, to znaczy braku wznowień. No, widzicie, są też mocni przeciwnicy czasami na odcinkach u... Etko! Zrobiłem to tragicznie, moja wina. Zagadałem się jak bałwan. Nie powinienem tak beznadziejnie obronić tego pierwszego strzału, tylko wybić go do boku. Ale dobra, czasami się zdarzają błędy, nikt nie jest bezbłędny. Ej, kolejny raz nie jedziemy do wznowienia. On nam oddał piłeczkę, także elegancko. On z racji na to, o, bardzo dobry flick z naszej strony. Z racji na to, że jest tym takim mistrz RLCS. Mam nadzieję, no pewnie mnie zjecie za to, że nie wiem kto to jest do końca. Nie wiem jakiego regionu. W sumie pewnie jakiegoś europejskiego. Zobaczę jeszcze jego Steama, kto to jest. Może jakiś trener drużyny. Bo nie kojarzę zupełnie nickname'u typa, to może to jest jakiś trener. Albo sub na przykład, czyli zmiennik. Ale dobra, mniejsza z tym, testujemy dalej nasze wznowienia. Na tym oto przeciwniku. Okej. Dobra. A! Fake? Fliczek? Obronił, ładnie to zblokował. Okej. O, tak! Dobra, ja kopnę w ten sposób.
Nie wiem, czemu tak bardzo komentuję sytuacje, co nie są kickoffami. Wczuwam się, jakby to był Progress League, a tutaj naszym głównym zadaniem jest testowanie wznowień. No ale cóż. Chyba nikomu to aż tak bardzo nie przeszkadza. Będzie jedynie trochę dłuższy odcinek. I strzelamy na 3-1. Na razie! Nie straciłem gola po wznowieniu, co jest... Dobra, straciłem gola po wznowieniu, przypomniałem sobie, ale... Zwykle bym tracił i tak. Okej. Okay. Air dribble bump. Nie, to jest właśnie chyba najlepsza kontra. Zobaczmy, zużył boosta. Zobaczmy, jak to zrobił. Podjechał pod piłkę i podwójny skok. Musimy się przed tym lepiej bronić, ale dobra. Będę to miał na uwadze. To jest na pewno bardzo dobra kontra. I jak widzimy, tutaj już lepszy gracz. I się przystosowuje mnie... O, dobra, i strzelamy gola, mniejsza z tym. Jednak jest beznadziejny. Ale chciałem powiedzieć, że się dostosowuje do tego, co my właściwie robimy. A pojedźmy teraz do wznowienia. Tak dla odmiany, żeby się nie spodziewał. Okej, okay, widzicie? Mając słabe kick-offy, przez to, że on się nie spodziewał, że będziemy jechali, wygrywamy. 5-2 dla nas. Podoba mi się, mega mi się podoba ten koncept niejeżdżenia do wznowień. Nie wiem czemu, ale jest to dla mnie świetne. Dla osoby, co ma bardzo słabe wznowienia. On zagrywa ponad poprzeczką. Teraz nie ma przyspieszenia zupełnie. My zbieramy tutaj boosta. Dobrze, jakbyśmy zebrali tego też, ale trochę odpuściłem. I tracimy gola, co nie? Dokładnie, tacy przeciwnicy się już nie mylą. Natomiast dalej wygrywamy. Nie mogę narzekać na wznowienia. A standardowo nie pojadę. On pewnie będzie znowu robił air dribble bumpa próbę. Albo nie, zrzucił piłkę i na low 50. Natomiast my mamy więcej przyspieszenia. I cyk. I cyk. Zniszczymy go? Nie udało się. No ale znowu nie tracimy bramki, on nie ma przyspieszenia raczej za dużo. Ale i tak zdobywa bramkę? Dokładnie. Za późno go schallenge'owałem, słaby shadow defense z mojej strony. Nie jest źle. Okej, okay, nie jedziemy znowu do wznowienia. On znowu robi low 50, tym razem mnie mocarnie przepchał. Ja powinienem to zdecydowanie wygrać. To było po mojej stronie, żebym się rozpędził. Natomiast, no, słabo to zrobiłem. On zrobił to bardzo solidnie. I tak to się skończyło. Fake kickoff, jak widzimy, działa nawet lepiej. Ale tego fake kickoffa mam już opanowanego, bo robię go całe życie roketowe. Nie, no dobra, daliśmy się przeflikować jak bałwan. Najgorzej na świecie. Techda nas niszczy. 6-5, także mocny wynik. Nie pojadę do tego wznowienia, ale udałem, że jadę. Standardowo. Zobaczymy, na co on się skusi tym razem. Znowu próba air dribble bumpa, natomiast ja szybko wyskoczyłem. On nie ma przyspieszenia. Więc łatwa kontratak, łatwa kontra dla nas. 6-6. Moim zdaniem w zwykłym meczu, znając swoje kick-offy, on chyba się zdenerwował, bo już nie pomija powtórki. Coś pewnie do nas pisze, ale ja mam wyłączony czat przeciwnika. No ale jak widzicie, działa. Mocny fliczek. Nie no, dobry fliczek zrobił. Za daleko odjechałem, powinienem to obronić zasadniczo. Natomiast, a pojedźmy teraz do wznowienia, też dla odmiany. I strzelimy gola. Ale to jest piękne, że oni wtedy, jak cały mecz nie jeździmy, jak pojedziemy, to się tak bardzo tego nie spodziewają, że po prostu robią coś takiego, no. Łatwo to wtedy skontrować. I znowu. Szkoda, że on za każdym razem wyhamowuje przed uderzeniem w piłkę, a nie oddaje nam jej za friko. To jest na pewno minus tego przeciwnika. Teraz ja jestem w podobnej sytuacji, co on cały mecz. Aj, aj. Chciałem mu wykopać jeszcze bardziej, nie udało się. Okej, okay, szybkie 50. Cofnę się na bramkę. I konturujemy go. Nie! Ale zepsułem. Opena nie strzeliłem, bo się tak bardzo guzdrałem. On szybko zrecoverował jako dobry gracz. Najgorzej. Powinno być 8-7 dla nas, ja się za bardzo guzdrałem. Nie wziąłem pod uwagę, że on tak szybko się zbierze do kontrataku. A no dobra, mamy nasze wznowienia królewskie. Uderzamy w ten sposób. O, mało, ale szybko to zrobił. Podbicie do góry. Tutaj fake, łapiemy piłę. Dobra, jest to chyba w formacie Progress League odcinek mniej więcej. Tylko inaczej zatytułowany. Ale przeciwnik fajny.
Mi się podoba też format wznowień. Brzykituwa. Napiszcie mi też, kto to jest tak naprawdę. A teraz gold dla klipów. Dla widzów, znaczy się. Ach. Dobra, nie gol, ale próba była. Bezowocna i słaba. Tak jak ja. Przegrywamy 9-7. Może być ciężko to nadrobić. I w takiej sytuacji chyba musimy zacząć jeździć do wznowień. No bo prawdę mówiąc, jakbyśmy nie jeździli, to on by zagrał sobie na czas i by było po nas. Jest to fajne rozwiązanie, jakbyśmy wygrywali. Okej, okay. Mamy jeszcze szansę. 4 sekundy na doprowadzenie do remisu. Bardzo dużo bramek pada w tym meczu, ale nie ma co się dziwić. Okej, okay, jedźmy. Tak dla odmiany. I fliczek? Tak jest! Jaki comeback! Jaki comeback najszybszy na świecie! Ulala! Dzięki Bruce za poradnik do flików. Dobra, i dogrywka. Nie spodziewaliście się takiego obrotu spraw. Jak ja nazwę ten odcinek? Nie no, chyba będzie nazwa związana z tymi wznowieniami. Wygrywamy boosta. I cyk! Nie no, proszę, nie, dobra, nie trafił. My trafimy? Wygrywamy to? Wygrywamy na Mistrza Świata? Dokładnie, pograliśmy na Mistrza Świata. To znaczy, to nie jest Mistrz Świata, ale Mistrz Największych Mistrzostw. Został druzgocąco zniszczony, więc no co by nie mówić, metoda działa. A on grał placementy, więc to tak naprawdę nie była jego ranga, co podkreśla tym bardziej, że jest to gracz z wyższego poziomu. Trzeci mecz, trzeci przeciwnik, ale widzimy, że też dosyć mocny, ponieważ 3 razy wygrał turniej na najwyższej randze, czyli na SSL-u. Dobra, to było beznadziejne z mojej strony. Rozproszyłem się, bo mi powiadomienie na telefon przyszło, ale głupia wymówka, ale tak było. Okej, dobra. Znowu wracamy do niejeżdżenia po wznowienia. On nam oddaje piłkę. Fajnie, że 3 różnych przeciwników jest w sumie. Okej, wywalony jest. Powinienem to skontrować. Ale tego nie zrobię, bo jestem bobkiem. Ale moim zdaniem, nie wiem jak wy, ja z moimi słabymi wznowieniami już jestem przekonany, że sobie będę chciał potestować na większą skalę metodę niejeżdżenia do kickoffów, czy tam jeżdżenia max parę razy na mecz. Bo widzicie, że działa. Działa to dla osoby, która nie jest w tym najlepsza, jest w stanie obronić co nieco. Okej. Okay. Mocny 50, my nie mamy boosta. No nie jest to ciekawa sytuacja, ale możemy z niej zaraz wyjść. Z respi? Proszę, zresp! Szybko! Resp się, dobra. Jest i on, pan boost. Znowu zbyt wysoki flick przeciwnika. Przyjęcie nasze. I ładujemy bramę, 1-1. Czy nie? Dobra, jest 1-1. Czyżby miał być same winy w dzisiejszym odcinku? Nawet jeżeli tak nie będzie, to zważywszy na poziom przeciwników, ja będę zadowolony. Dajcie znać, czy wypróbowaliście kiedyś robić coś takiego. No tak jak mówiłem, wiele osób traci bramki, bo jest two-headami, tak jak ja. Ale nie, no inaczej. Wiele osób się zrażało do tej metody. Się nauczyło, żeby zawsze jechać do wznowień, bo na niższych rangach nie było w stanie bronić chociażby zwykłego strzału w bramkę. Okej. Okay. Bramka dla widzów. Dobra, nie tym razem. Trochę oddaliśmy inicjatywę. Nawet nie trochę, tylko bardzo. I to, co teraz zrobiłem, było idiotyczne. Ale dobra, skupmy się na wznowieniach może. Kolejny kickoff, kolejny raz nie pojadę. Chyba będzie trzeba go zacząć straszyć bardziej. No, zdecydowanie, bo ten ziemek ma mocne fliki i to troszeczkę nam gorzej wypada. Pojedźmy do tego wznowienia. Jak się nie spodziewa, to powinniśmy wygrać, dokładnie. On sobie przyhamował z myślą, że nie jedziemy, bo to tak za bardzo nie widać. Proszę, strzelę to. Czy to jest in? Dobra, siedzi. Już myślałem, że nie trafiłem kolejnego opena. Ale jak widzicie, też kolejną zaletą jest to, że jak się już pojedzie do kickoffa, do wznowienia, to się ma gigantyczną przewagę. Okej. Okay. Dawaj tą piłę. On nie ma boosta. Okej, okay, ledwo to obroniłem. Dobre fliki ma. Trzeba to powiedzieć. Dobrze flikuje piłę. I dobrze zostawia openy. Albo nie, jednak obronił to. Ja jeszcze byłem przekonany, że nie zdąży, przez co mam wolny powrót. Oła. Nie wierzę, że jeszcze to trafił, ale to było dziwne w ogóle. Tutaj znowu mogłem to... Jak to się stało?
Aha, on to tryknął, a ja... No, zrobiłem wielki błąd. Okej, to stajemy dalej. Nie, no, ten ziomek... Definitywnie na tego typa nie działają za dobrze te wznowienia, także mamy tutaj kolejny morał, że jest to dobry kick-off, ale niekoniecznie na każdego działa. To znaczy dobry kick-off. Jest to jakaś alternatywa kick-offu. Ale nie taka stuprocentowo zastępująca, bo od czasu do czasu trzeba się przełamać i pojechać do piły. Natomiast teraz znowu strzelamy gola. Nie wiem, jaki byłby rezultat, jakbym nie robił wylewów poza wznowieniami. Znowu, on się nie spodziewał, że pojedziemy, przez co łatwo wygraliśmy. Słabo to zrobiłem, to powinna być brama dla nas tak naprawdę. Ale będzie dopiero teraz, okej, okay. Nie jest źle, 4-6, cały czas jesteśmy w grze, zresztą na jedynkach to niesamowity, nie, by musiała być nie wiem jaka przewaga, żeby być poza grą. Okej, do tego wznowienia też pojedziemy, tak żeby go już całkowicie, żeby nie wiedział co się dzieje, może następnym razem nam odda piłę. I chyba następnym razem go w ogóle strzelężuje na pełnej, bo on cały czas przyjmuje piłkę na dach, tak mega powoli, a jak go zraszujemy to powinien spanikować, tak sobie testujmy. Nie jest to popularna zagrywka, to trzeba też potestować. 6-5, nadrabiamy. To wznowienie, wiadomo, fake. Standardowo. On nam oddaje piłę, czyli tutaj działa to chyba najlepiej, ale to całe życie stosowałem. I mam to już dosyć nieźle opracowane. Fliczek nad nim. I po wznowieniu tak naprawdę bramka. Ale ja często powtarzam wznowienie i kick-off w tym odcinku. Chyba muszę zaprzestać, a po prostu będę wychodzić z założenia, że to i tak widzicie. Dobra, pojadę. Weźmy sobie piłkę do narożnika. On tu leci. To było mega ryzykowne, co zrobiłem. Jakby mi się udało przebić nad nim piłkę, to byłby kontratak. Ale równie dobrze mogliśmy łatwo stracić. Okej, okay, to jest głupie. Nie mam boosta nawet. To było idiotyczne, na co poleciałem. Powinienem sobie przyjąć... No, to było... Nie wiem. Nie wiem, czemu ja to zrobiłem. Za dużo freeplaya, za mało ogrania. Powinienem sobie po prostu przyjąć piłkę i zaraz uderzyć. Tak nie zrobiłem i zakończyło się to stratą całkowicie... No, po pierwsze okazji na bramkę i potem bramki. Za wcześnie wyskoczyłem do podskoku. On nam zrobił low 50. No, ładnie sobie radzi, nie ma co. Dobra. I nie jedziemy po raz kolejny. Ale teraz raszyk, tak jak wcześniej zapowiadałem. I mamy bardzo dużo czasu. Mamy bardzo dużo czasu, strzelamy na 7-8. Mieliśmy bardzo dużo czasu, bo go zaskoczyliśmy. Nie spodziewał się, że tak nagle podjedziemy. Tutaj zróbmy fejka, że niby jedziemy. O, i dał się nabrać. Na tym wznowieniu nie widać, czy... Nadjeżdżamy, bo jesteśmy dokładnie schowani za piłeczką. Chyba, żeby miał jakieś zcheatowane hitboxy niewidzialne. Proszę, nie! Nie! Jaki fart! Jak mu się to odbiło! Najgorzej. Nie przegraliśmy wznowienia, myślę, że korzystnie z niego wyszliśmy, a i tak tracimy bramkę. No to boli najbardziej. Zdecydowanie to boli najbardziej. Dobra, na pełnej. Jakbym to uderzył w bramę. Imagine. Zbierzmy przyspieszenie. Wywalmy tak piłę. To jeszcze może być gol. Dokładnie, 8-9. Cały czas jesteśmy pod grą. Żadnego spotkania, nawet teraz, jak on strzeli tyle razy z kick-offa przez to, że się nie przystosowaliśmy. Wiadomo, że jeżeli będę robił na przykład cały czas te fake kick-offy, to przeciwnicy będą się dostosowywali, ale ja też będę się dostosowywał. Co? Nie umiem mówić. Ja też będę wiedział, co robić w momencie, kiedy na przykład on nie oddaje od razu strzału. Bo to też oczywiście się będę udoskonalał cały czas. To może mieć całkowicie inne konsekwencje, no bo w każdym meczu gracie na innego przeciwnika. Więc to nie będzie tak, że każdy kolejny przeciwnik będzie już miał to doświadczenie z grania na was, a wy będziecie mieli doświadczenie z grania na typów. Ale sejwik! Wy będziecie mieli doświadczenie z grania na typów, którzy
was jakby kontrowali. Teraz przegrywamy 8-9, czyli jedną bramką na gościa, co naprawdę solidnie zagrał moim zdaniem. No jak widzimy, miał rangę Grand Champion 3, więc nie był zły, powiedzmy tak tutaj lekko. A przegraliśmy tylko jedną bramką i naprawdę nie czułem wielkiego dyskomfortu. No dobra, ten ziomek nas dominował na wznowieniach troszeczkę, ale i tak mu to nie dało takiej przewagi i tak wielokrotnie go skontrowaliśmy, nie daliśmy sobie strzelić za każdym razem. I myślę, że to nie wyszło tak źle, znając moje wznowienia, które są tragiczne, nie umiem robić jeszcze perfekcyjnego speed flipa, więc nie robię go wcale. Zwykle tracę bardzo dużo bramek po wznowieniach, a nie zyskuję praktycznie nic, to tutaj przynajmniej, no z pierwszymi dwoma przeciwnikami moim zdaniem byłem nawet na plus na wznowieniach, z trzecim może nie do końca, ale i tak nie było tragicznie. Łapiąc doświadczenie, możemy naprawdę sprawić, że to będzie dobra metoda. Ja sobie to będę testował grając rankedy, wy jeżeli jesteście na poziomie na przykład golda, to dalej wam polecam jeździć do wznowień, no chyba, że jest taka sytuacja, że przegrywacie absolutnie każde, ale wątpię, bo tam to nie ma większego problemu. Jeżeli jesteście na wyższym poziomie, chcecie sobie czegoś nowego spróbować, umiecie bronić fliki, to znaczy inaczej, na wyższym poziomie. Jeżeli jesteście dobrym bramkarzem, dobrym graczem defensywnym i umiecie bronić na przykład fliki oraz strzały mocne w bramkę, polecam sobie przetestować tę metodę. Jak widzicie, u mnie to działa całkiem nieźle, jeszcze sobie przed nagrywką grałem 4 mecze i też nie były tragiczne. Będę próbował na dłuższą metę, jak wbiję SSL-a, to was na pewno powiadomię, zobaczycie to na odcinku, zobaczycie też, co będę robił w przyszłych odcinkach tego typu, czy będę stosował tę metodę. A teraz już nie będę przedłużał, zachęcam was do zostawienia subskrypcji na kanale, no i co, już bez przedłużania, elo elo.